Taki mały update'ik, moi drodzy. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze pod ostatnim, tym takim krótkim filmikiem, tym takim sprostowaniem całej tej sytuacji. No cieszę się tak troszkę, że przypadło Wam to do gustu, co ja staram się Wam pokazać. Ja wiem, że nie każdy się z wszystkim zgodzi. Słuchajcie, to jest tak. Każdy ma swoją opinię, tak jak każdy ma swoją pupcie, tak? Więc ja się z tym zgadzam, ile ludzi, tyle opinii. I to jest tak, jeżeli damy te same składniki na zrobienie na przykład jakiejś tam zupy 10 osobom, to ta zupa tym 10 osobom wyjdzie inna, mimo że te składniki będą takie same, tak? Bo każdy doprawi i zrobi sobie po swojemu. Ja mówię w filmikach, przynajmniej staram się mówić to, co ja tutaj przeżyłam, to, co ja tutaj zauważyłam, jak ja sobie radziłam. Ja nie mówię o innych, tylko mówię o sobie. I w tym momencie na przykład, nawet jeżeli ja mówię o jakichś tam pożyczkach, czy o jakiś tam kredyt, skoro i tak dalej, to są na przykład moje doświadczenia, które zdobyłam tu przez te lata, które mieszkam. A mieszkam tutaj już no troszkę więcej niż ćwierć wieku człowieku. Tak, właśnie. Więc słuchajcie, ja tak sobie pomyślałam, że na pewno mam filmik z Nevady, bo mi został jeden, którego nie wstawiłam. Później mam jeszcze filmik, którego nie wstawiłam tutaj z domu takiego, wiecie, chodzenia i narzekania na pogodę. Słuchajcie, dalej nie mamy pogody. Nie mamy pogody. No nie mamy, no. Więc to, ale tak sobie pomyślałam, że może w każdym filmiku bym powiedziała na temat życia w Ameryce, czyli w sensie takiego normalnego życia, wiecie, o, amerykańskie małżeństwa na przykład. Co na przykład, macie jakieś pojęcie na temat amerykańskich małżeństw? A ja to określenie słyszałam, jak tu przyleciałam. To bardziej się może tyczy ludzi, co przylecieli w latach 80., może początkiem lat 90. No ale takie określenie było. Rozwody, jak wyglądają rozwody tutaj. A też wiecie, mam parę znajomych, co się porozwodziło na przykład. I z naszej tej takiej grupy ludzi, co żeśmy się tak może kolegowali w miarę, to powiem Wam szczerze, że chyba tylko ja z Rafałem, co się tak utrzymaliśmy. No bo wiadomo, przez te lata wszystkie, co jesteśmy tu, to znajomi się zmieniali, tak? W okresie młodym była inna grupa znajomych. My raczej nie mamy takich znajomych, żebyśmy mieli od samego początku, jak przylecieliśmy tutaj i żebyśmy z nimi utrzymywali kontakt, ponieważ ludzie się tutaj strasznie zmieniają. I co Wam mogę powiedzieć tak? Ameryka zmienia człowieka. Strasznie zmienia człowieka. Nam się wydaje, że my się nie zmieniliśmy, my się zmieniliśmy. I zmieniliśmy się bardzo dużo. I ja to zauważyłam, jak zaczęliśmy. Wiecie, to tak przychodzi mi się wydaje z wiekiem, o, w ten sposób, że jak przylatujesz tutaj, no to jesteś taki żółtodziób, tak? Na niczym się nie znasz, niczego nie wiesz, muszę się oprzeć, niczego nie wiesz na przykład, no nie wiesz od czego zacząć, tak? Wiele rzeczy Cię nie interesuje, na przykład nie interesują Cię polityczne rzeczy, nie interesują Cię rzeczy związane z kulturą innych narodów, tak? Bo przecież Ameryka to jest zbiorowisko ludzi, no imigrantów, tak? No nie interesuje Ciebie to, no bo przyjeżdżasz tutaj i zaczynasz to życie, wdrążasz się, ale nie interesujesz się tym. Zaczynasz się interesować później, jak się okazuje, że na przykład wiele rzeczy jest Tobie uniemożliwione, ponieważ na przykład, nie wiem, masz inny kolor skóry. Wiele rzeczy na przykład przychodzi, no bo przekroczysz dolara, bo pracujesz na tak zwaną właśnie W2 formę, czyli pay stubby, czyli rachunek, to znaczy nie rachunek. Jak zarabiasz, dostajesz kwitek, że masz odciągane na podatki, na wszystko. Ja nawet nie wiem, jakby to powiedzieć po polsku. I który raz ktoś pewnie mnie zlinczuje, bo powie, że się zamerykanizowałam. Słuchajcie, ja się nie obracałam nigdzie w towarzystwie typowo amerykańskim, ale przez to, że ma się dzieci, dzieci chodzą do szkoły, większości rzeczy po prostu, większości słów już używasz i większości słów zapominasz, tak? Ja
pracowałam w Polsce bardzo krótko, bo przyjechałam tu jak byłam młoda i tutaj po prostu już nawet nie wiem jak się nazywało, bo ja miałam płacone cashem. Nawet nie wiem jak wygląda dowód wypłaty, o taki dowód wypłaty w Polsce, o na przykład, tak samo my mamy tutaj dowód wypłaty, tak? No i tam masz odtrącone podatki i tam czarno na białym widać ile zarabiasz, jak zarabiasz i czy się kwalifikujesz na przykład na pomoc miastową, gdzie wiele ludzi na przykład woli nie pracować, tak? Słuchajcie, to jest temat rzeka. Ja mogę bardzo dużo rzeczy poopowiadać właśnie, jak sobie radzą kobiety po rozwodzie tutaj, jakie mają prawa, co dostają. Ja mówię, jeżeli bym miała się wypowiedzieć, to tylko na stan Illinois w tym momencie, bo każdy stan jest 50 stanów, każdy stan ma inne przepisy, tak? My pojedziemy rzut beretem godzinę od nas do Wisconsin, tam już są inne przepisy. Pojedziemy do Indiany, tam już są inne przepisy. Nie wiem, pojedziemy do Nevady, tam już są zupełnie inne przepisy, tak? Więc każdy stan ma inne przepisy, no i po prostu tymi przepisami się kieruje. Ja co mogę powiedzieć tylko na podstawie stanu mieszkającego tu, czyli Illinois. Więc jest dużo rzeczy, których na przykład ja zauważyłam w przeciągu tych lat mieszkania tu. Jest dużo rzeczy, z którymi się zgadzam, jest dużo rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Na przykład imigracja legalna, nielegalna, tak? Jaka jest różnica między byciem legalnym tu, a byciem nielegalnym? Bo czasami się komuś wydaje, że o, jest duża różnica. Ja uważam, że ta różnica jest bardzo minimalna. Więc i praktycznie czasem mam wrażenie, że chyba legalni nieraz mają gorzej niż jak ktoś jest nielegalny, tak? No i tutaj pewnie się znowu ktoś odezwie, że ale pieprzysz kobieto głupoty. No ale taka jest prawda, co też będę mogła, wiecie, tak myślałam, że w każdym filmiku coś bym powiedziała, co mnie na przykład zaintrygowało tutaj, co mi się spodobało lub co uważam, że system amerykański powinien na przykład zmienić. I jeszcze raz powtórzę, to by były moje odczucia, to co ja czuję, to co ja przeżyłam żyjąc tutaj, tak? A wiecie, no z latami bycia tutaj nabierasz pewnych naleciałości, to jest po pierwsze. Na pewno trochę doświadczenia, to jest po drugie. Na pewno takiego czegoś, na pewno takiego czegoś, że albo się czujesz dobrze w tym kraju, co mieszkasz, albo się nie czujesz dobrze. Jak się nie czujesz dobrze, to ci będzie wszystko przeszkadzać. Jak się czujesz dobrze, to będą ci przeszkadzały niektóre rzeczy, tak jak mi to przeszkadza. Są pewne rzeczy, które mi przeszkadzają, no ale jestem w tym kraju, żyję i muszę je po prostu zaakceptować, bo nie mam wpływu na zmianę. Więc tak bym chciała to jakoś zrobić, że w każdym filmiku bym coś wplotła właśnie na temat życia tutaj w Ameryce, jak to jest. Czy rzeczywiście jest tak kolorowo, czy nie jest tak kolorowo? Czy rzeczywiście, wiecie, bo to jest tak, jak się czegoś dorobisz, to o, się przechwalasz, bo się dorobiłeś. Jak się czegoś nie dorobisz, to jesteś niedorajda, bo się nie dorobiłeś, albo cię ludzie szkodują, o, bo cię życie tak skrzywdziło. No, jak to moja babcia mówiła, każdy jest kowalem swojego losu, tak? I czasami, nie czasami, bardzo często, jak ludziom się w miarę powodzi i żyją, nie biorą pod uwagę, że może się coś w ich życiu zmienić. A jak się zmieni, nie potrafią się z tego podnieść, nie potrafią sobie poradzić. I takich ludzi tutaj też jest bardzo dużo. Więc chciałabym to tak wszystko, wiecie, słuchajcie, włożyć w taką jakąś spójność i po prostu w każdym filmiku coś powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję za motywację. Nie było moją intencją, żebyście, nie wiem, prosili mnie, żebym została. Absolutnie nie. Ja bardzo się cieszę, że rzeczywiście lubicie oglądać to, co tam dam, że rzeczywiście nie patrzycie to pod względem, że o, Rafał dał to, ja daję podobne. I bardzo mnie to cieszy, że jednak ci subskrybenci, co przychodzą do mnie, to są ludzie z klasą, tak? Bo ja powiem, że najgorzej, co może być, jak się znajdzie jakiś tam gościu jeden, drugi, z jakimś tak, nie wiem, nicknamem, czyli nawet nie ma jakiegoś zdjęcia swojego profilowego, nawet nie ma jakiegoś takiego normalnego imienia i tak dalej i pod ksywką jakąś tam gnębi youtuberów, tak? A bardzo dużo jest takich, że tylko się dopieprzyć, tylko znaleźć jedną malutką rzecz i już temu człowiekowi po prostu zrujnować życie. Także ja się cieszę, że jak na razie takich ludzi nie mam. Mam nadzieję, że tacy ludzie do mnie nie dotrą, bo wiecie, my przychodzimy tutaj na chwilę. Dzisiaj jesteśmy, jutro może nas nie być. Cieszmy się tym, co mamy i cieszmy się z tego, że nawet jeżeli ktoś ma lepiej, to się cieszmy, że ma lepiej. Jak ktoś ma gorzej,
to zastanówmy się, dlaczego ma gorzej, bo czasami współczucie to jest najgorsze, co może być. Współczuć to też jest różnica. To Wam mogę powiedzieć. Także mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Jak mnie nie subskrybujecie, subskrybujcie. Komentujcie, ale ładnie, słuchajcie. Nawet jak macie odmienne zdanie, jak najbardziej, ja się zgodzę. Piszcie, słuchaj, Beata, ja się z Tobą nie zgadzam. Super. Ale napiszcie to w kulturalny sposób, a nie w sposób taki, że nie wiadomo, jak to odebrać, tak? Także taki ten krótki filmik jest teraz. Co będzie? Czego się spodziewać? A jak na razie to wrzucę ten filmik właśnie z Nevady, który miałam, wrzucę ten później filmik, który miałam też taki tutaj z domostwa, już tutaj jak wróciliśmy do Chicago, no i zacznę nagrywać coś świeżego właśnie z tym takim kontentem typowo amerykańskim, jakie są różnice, jakie są wady, jakie są zalety, jakie... Ja osobiście widzę bardzo dużo plusów, nie widzę tak dużo minusów, może dlatego, że ja tu już jestem też długo i przecież jak byłam młoda, to wiecie, to tak, ja nie miałam takiego dużego doświadczenia z Polską, bo ja skończyłam szkołę średnią, przyleciałam praktycznie za niedługo po skończeniu szkoły średniej, a to też jest długa historia, taka nawet, wiecie, wydawałoby się, że wszyscy wiedzieli naokoło z mojej rodziny, że ja przylecę, tylko ja nie wiedziałam, że ja przylecę. No ale to już jest może temat na inny filmik, no zobaczymy. Także taki mały teraz vlog na temat tego, co się będzie można spodziewać na moim kanale. Słuchajcie, wróciłam właśnie teraz ze szkoły, o której też Wam opowiem, bo ktoś się mnie pytał kiedyś, bo Ty chodzisz do szkoły. Też Wam opowiem na ten temat, ale muszę zjeść śniadanie, bo jest godzina 12:54, a ja nie jadłam śniadania. Zrobiłam sobie niby kawę i tej kawy nawet nie wypiłam. Jestem już taka trochę głodna. Bo ja jestem na tym takim poście przerwanym, wiecie, ja jem od 10 do godziny 6, staram się od godziny po 6 już nic nie jeść, no i nic nie jadłam, a teraz jest pierwsza i już czuję, że jestem głodna, muszę sobie zrobić śniadanie. Przybyło mnie trochę tu, trochę tam, jak patrzę na, wiecie, to jest tak, no jak jesteś już tutaj tyle, no to widzisz tą różnicę, człowiek już ta młodość taka minęła, gdzie był taki filigronowy, delikatny, teraz to już jest bardziej taki normalnie jak ja to mówię, noga od stołu. Także no nic, biorę się za jakieś śniadanko, tyle wstępu, dziękuję jeszcze raz, subskrybujcie, oglądajcie, no i będziemy się widzieć w filmach, moi drodzy. O, widzę, że jedzie, co to jedzie, bo tutaj jest mały ruch na mojej wiosce, Amazon. No mam nadzieję, że mój mąż nic nie zamówił, bo on normalnie na Amazon, kiedyś był eBay, teraz jest Amazon, tylko klik na Amazon i zawsze coś przychodzi, otwieram jakaś pierdółka. A Amazon robi kasę, powiem Wam szczerze, że no gościu miał głowę na karku, bo wszystko, kiedyś był eBay, a teraz jest Amazon i wszystko na Amazonie. Ja tak nie za bardzo wierzę, jeszcze te Prime'y. Wiecie, ten Prime jest taki drogi, jak wykupisz go na rok, ale czy tak od razu masz przesyłki next day? To nie wszystkie są takie ostatnie, następnego dnia. Musisz czekać nieraz 2 dni, 3 dni. No robi kasę, ktoś pomyślał, robi kasę. Ludzie kupują, ludziom się nie chce chodzić po sklepach, wolą zamówić, a później stoją, oddają w kolejkach. Matko, jak nieraz trzeba coś oddać, jak kupisz właśnie z Amazon i pójdziesz, to nieraz jest taka kolejka, sobie myślę, matko kochana. Kiedyś babka stała, miała worek, a nie wiem, was tam z 15 miała rzeczy do oddania. Każdą pojedynczą, słuchajcie, nie miała, że w jednym, tylko każdą pojedynczą pakował i kleił, a chyba z pół godziny stała albo i więcej. Ja już byłam taka, że myślę, ja mam jedną rzecz do oddania, jedną, a ona tych miała z 15 w takiej torbie, chyba z marszała nawet. I sobie myślę, matko, babo, jedna, nie pomyślałaś, jak zamawiałaś? I to taki, wiecie, spinka do włosów. Jakaś tam szczotka, jakaś tam zatyczka, coś takie duperelki, nie? Duperelki, które można by było, nie wiem, nawet kupić po prostu w sklepie, nie przez Amazon, a później stała i oddawała. Ale to o, następny temat, na następny filmik. Słuchajcie, filmików będzie tak, myślę. Także na razie, kochani, pa!